względu na to, jak szeroka jest działalność Pana firmy, to jednak przylgnęła do Pana taka łatka człowieka, który stworzył Andrzeja Lepera. I jestem ciekawa, jak teraz z perspektywy czasu ocenia Pan współpracę oraz efekty? To bardzo proste. Ja nie muszę nic fałszywie mówić o Andrzeju Leperze, nie muszę się tłumaczyć z Andrzeja Lepera, dlatego że nasza przyjaźń przetrwała próbę czasu i w dalszym ciągu jesteśmy zaprzyjaźnieni. Bardzo mnie irytuje to, co się powszechnie mówi na temat Andrzeja Lepera, dlatego że ludzie zapominają w Polsce, że cechą, może nie wiedzą niektórzy, że cechą demokracji jest to, i to jest piękne, że zwykła, niewykształcona kucharka w przedszkolu może zostać prezydentem. I to jest piękne. Prezydent kraju nie musi być premier, wicepremier, nie musi być alfą i omegą, nie musi być profesorem 5 fakultetów, a zresztą nawet nie powinien. Kiedyś Bismarck powiedział: 100 profesoren und Vaterland, du bist verloren. 100 profesorów i ojczyzno, będziesz zgubiona. Dobry polityk to ten, który zatrudnia, organizuje mądrzejszych od siebie wokół po prostu w danej dziedzinie. Bardzo pozytywnie oceniam inteligencję Andrzeja Lepera. Myślę, że został uwikłany w 1000 różnych historii i to, co mnie na przykład irytuje najbardziej, to to, że w praworządnym kraju udało się przykleić wizerunek przestępcy takim osobom jak Andrzej Leper, czy osoba, z którą nigdy nie sympatyzowałem, Stanisław Łyżwiński, tak? Bo to jest człowiek, który ma bardzo rubaszne tryby, bardzo sposób bycia rubaszny. Nie wiem, może nie wszystkim to odpowiada, to jest jasne, ale ja wiem jedno i chciałbym to wyraźnie powiedzieć, że ani Andrzej Leper, ani Stanisław Łyżwiński nie popełnili ani jednego z zarzucanych mu czynów. I szlak mnie trafia, dlatego że wiem, dlaczego zostali wytypowani. Wiem, dlaczego Stanisław Łyżwiński został wytypowany przez ludzi służb, ale nie tylko, przez określonych dziennikarzy. Kto wstawi się za Stanisławem Łyżwińskim, który wygląda jak ostatni recydywista, wygląda jak ostatni menel? No bo taki ma wygląd, tak? Kto będzie go bronić? Kto będzie miał odwagę w tym kraju wyjść przed ludzi i powiedzieć: wiem jedno, może nie lubię Lepera czy Łyżwińskiego, ale wiem jedno, oni są niewinni. Kogo będzie stać na taki akt odwagi? Myślę, że prawie nikogo. I to jest przykre, dlatego że to oznacza, że mamy juntę prokuratorską. To oznacza, że dowolnego człowieka można bardzo łatwo zniszczyć, tylko dlatego, że komuś w polityce nie odpowiada jego obecność po prostu. I gdzie tu praworządność? Gdzie tu demokracja? To jest jakiś nonsens. To jest junta prokuratorska i trzeba to nazwać po imieniu, bo tak jest po prostu. A co się dzieje z Januszem Palikotem? To nasyłanie CBA. No, jakoś dziwnym trafem ani ABW, ani CBA się nie interesowało Januszem Palikotem, kiedy był w Platformie Obywatelskiej. Mówił równie kontrowersyjne rzeczy, a nawet mocniejsze. Teraz nagle ni stąd, ni zowąd jest w zainteresowaniu wszystkich możliwych służb. No, to jest praworządny kraj? Nie, proszę Państwa, to trzeba nazwać po imieniu. To jest junta prokuratorska. Warto wiedzieć, że prokuratorzy w tym kraju to są ludzie, które chroni specjalny immunitet. Czy słyszała Pani redaktor o jakimś że jakiś prokurator został skazany za jakiekolwiek przestępstwo, albo sędzia na przykład w tym kraju? Czy widziała Pani sąd bez prokuratury? Zawsze jest razem, prawda? Sąd i prokuratura. To świadczy o praworządności, to świadczy o układach, to świadczy o układach mafijnych. To jest przecież proste. A czym jest CBA, jeśli nie gestapo politycznym na przykład? Dlaczego zostało, po co zostało powołane, skoro zakres ich działań się pokrywa dokładnie z tym, co robi CBŚ, ABW robiło kontrwywiad wojskowy również jako następca WSI. No, że to się w 100% pokrywa. Tak, no, chodziło o rozprawienie się z przeciwnikami. Sam też zresztą kiedyś padłem ofiarą takiego rozprawiania się z przeciwnikami. Wracając cały czas jednak do Andrzeja Lepera, bo to też jest taka bardzo kontrowersyjna postać. Jestem ciekawa, czy zgodziłby się Pan, no właśnie, każdego człowieka wykreować? Nauczyć? Oczywiście, że tak. Oczywiście, dlatego że jeżeli ktoś działa legalnie, zgodnie z prawem, to dlaczego, no to wie Pani, to gdyby Pani stomatologa zapytała na przykład, Panie stomatolog, to czy by Pan przyjął reprezentanta środowisk rolniczych? A dlaczego miałby nie przyjąć, tak?
jeżeli ktoś działa legalnie, w normalnym, praworządnym kraju, no to dlaczego mam nie szkolić danej osoby? Tak było oczywiście kiedyś, tak? Teraz, po latach, kiedy może trochę bardziej dojrzałem, tak? Czy może kiedy mam za sobą liczne przyjaźnie z różnymi osobami, między innymi z Barbarą Blidą, na pewno nie chciałbym za żadne pieniądze, tak? Nawet za miliony dolarów, pracować z mordercami Basi Blidy. Na pewno bym nie chciał mieć do czynienia z ludźmi, którzy do końca życia będą mieli krwi utytłane dłonie. Z takimi ludźmi na pewno nie chciałbym mieć do czynienia i na pewno za żadne pieniądze bym akurat ich nie szkolił, chociaż niestety działają legalnie. I to jest ten wyjątek oczywiście, dlatego że jeżeli wiemy o morderstwie, jeżeli wiemy o przestępstwie, jakie dany człowiek popełnił, no a sądy, że tak powiem, nic z tym nie zrobiły, no to żeby móc sobie spojrzeć samemu w lustro, nie wolno nie tylko pracować z takimi ludźmi, ale nie wolno im podać dłoń. Jeżeli Państwo podacie dłoń panu byłemu ministrze Ziobro czy Jarosławowi Kaczyńskiemu, pamiętajcie o tym, że na waszej dłoni będzie odbita krew niewinnie zamordowanych ludzi. Ja nie myślę tylko o Barbarze Blidzie. Ja mówię o tych wszystkich, którzy skazani byli na śmierć przez to, że wstrzymane zostały w Polsce operacje transplantologii. O ludziach, którym nie przeszczepiono serca w związku z tym, co się działo z profesorem, czy tam doktorem raczej, Gadlickim. Dlatego no, to są trudne rzeczy. Politycy to jedna z grup pana klientów, a w filmie Marcela Łozińskiego, Jak to się robi, zostali przedstawieni ludzie, którzy jeszcze w tej polityce nie są, ale do niej aspirują. Tak. I jestem ciekawa, czy z każdego człowieka można zrobić polityka? Może powiem coś, czego do tej pory nigdy nie mówiłem. Może to być dla paru osób ciekawe. Film, zgodziłem się bardzo chętnie na udział w filmie Marcela Łozińskiego, dlatego że ten film był o jednym polityku. Historia w tym filmie była w pewien skondensowany sposób przedstawiona, jego historia. Historia opowiadająca o człowieku, któremu kompletnie było obojętne, czy będzie reprezentować lewicę, prawicę, środek, cokolwiek. Ten film jest o człowieku, który chciał za wszelką cenę, nawet po trupach, zrobić karierę i który tę karierę do dzisiaj robi. Teraz będzie ambasadorem w Urugwaju najprawdopodobniej. Ten film jest o Michale Kamińskim, którego poznałem w najwcześniejszym jego okresie funkcjonowania, któremu kompletnie było obojętne to, czy będzie antysemitą, czy będzie filosemitą. Ten człowiek miał w głowie tylko jedno: zrobić karierę, zostać potem prezydentem tego kraju. Zresztą często mi mówił: zobaczysz, będę prezydentem. No ja mam nadzieję, że Polacy aż tak głupi nie są, żeby wybrali Michała Kamińskiego na prezydenta, który jednocześnie potrafi rozrzucać w jedwabnym ulotki antysemickie i udawać wielką przyjaźń do rabina Schuldricha, który zresztą nieświadomie niestety się za nim wstawia jeszcze. Biedny rabin nie wie, kim jest Michał Kamiński. W filmie Jak to się robi wspominał pan również o tym, że osoba szczera, która jest sobą, nie osiągnie sukcesu. Tak. Nie lubimy ludzi bezpośrednich, szczerych. Nienawidzimy ich wręcz, dlatego że my nie chcemy poznawać prawdy. My chcemy żyć w iluzji w 80-90%. Tak? Ludzie wcale nie chcą prawdy, ani na swój temat, ani na temat tego świata. Ludzie chcą być pogrążani w iluzji. I teraz jest pewna różnica. Jeżeli ktoś jest taki bezpośredni i wali prawdę między oczy, no to nie ma jak z nim zbudować pozytywnej relacji. On zawsze będzie znienawidzony. Cała sztuka zatem polega nie na tym, żeby być takim do bólu szczerym. Cała sztuka polega na tym, żeby nie być egoistą po prostu. Żeby nie tyle premiować własną szczerość, ile premiować to, żeby nikogo bez potrzeby nie urazić po prostu. Żeby nie ranić innych. Czyli nie, żeby nie to kłamać, ale być... nie oczywiście mówić prawdy. Znaczy, no nie, tak, dokładnie. Jeżeli moja prawdomówność zrani zbyt wiele osób, na których mi zależy, tak, no to nie mogę być prawdomówny. To powinienem wtedy może nie tyle kłamać, bo świat nie jest czarno-biały. Jest cała gama kolorów w świecie, prawda? I każdy kolor symbolizuje... Czyli powstrzymywać się od jakichś takich swoich sądów. Tak, dokładnie. Chciałbym przy okazji powiedzieć, że uczymy nasze dzieci chyba najgorszej
najgorszego typu zachowania pod słońcem. Mhm. Uczymy prawdomówności. Straszne to jest. Proszę Państwa, dorosły człowiek kłamie 50 razy dziennie. Dodajmy, normalny dorosły człowiek. Bo każdy sposób koloryzowania, przyjaskrawiania, to też jest kłamstwo, tak? No więc przeciętnie człowiek kłamie 50 razy. Co to znaczy, że my uczymy dziecko, wbijamy do głowy, czy pasem, czy czymś, prawdomówność? W psychiatrii ma to swoją nazwę. To się nazywa kompulsywna prawdomówność. To jest jeden z przejawów choroby psychicznej. Są ludzie prawdomówni kompulsywnie, ale to są chorzy psychicznie. A poza tym uczymy dziecko najgorszej rzeczy, donosicielstwa. I to najgorszego rodzaju donosicielstwa, bo donosicielstwa na samego siebie. Dużo kłamstw jest w polityce, o której dziś rozmawiamy. A kiedyś powiedział Pan, że świat polityków to bagno. Co stało się? Dalej tak uważam. No właśnie. I też mówił Pan o tym, że musiałby chyba dojść do trzęsienia ziemi, żeby wszedł Pan w ten świat polityki jako członek. I takie trzęsienie ziemi nastąpiło. No właśnie. I co się stało, że zdecydował się Pan na wstąpienie do ruchu poparcia Janusza Pańkowa? Już mówię. Przede wszystkim dalej tak uważam. Dalej uważam, że polityka, polska w szczególności polityka, to jest bagno połączone z pewną odmianą szamba, po prostu. I jeżeli chcemy pozostać czyści, nigdy nie powinniśmy w to szambo dobrowolnie wchodzić. Taki jest mój pogląd na ten temat. Ale szlak mnie trafił w momencie, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że ani Andrzej Leper, może powiem to inaczej, umiem to inaczej. Byłem na może 300, może 400 imprezach samoobrony, tak? Zarówno tych legalnych, jak i nielegalnych. Bardzo dobrze znam Anetę Krawczyk. Wiem, kto to jest, tak? I wiem też, że Stanisław Łyżwiński żadnego z czynów nie popełnił. Nie dlatego, że ja prywatnie w to wierzę, ale dlatego, że wiem, że nie mógłby popełnić, nawet gdyby chciał. Ale nie będę tego wątku rozwijał. Wiem o tym, że Andrzej Leper nie popełnił żadnego z czynów mu zarzucanych. A jednak w praworządnym kraju ci ludzie są skazywani, tak? Ten pierwszy odsiaduje jakieś absurdalne wyroki w więzieniu jako niewinny człowiek. Więc pomyślałem sobie, że okej, nie można generalizować, bo są też rodzynki w polityce. Są naprawdę uczciwi politycy. No, uważam za takiego Leszka Millera na przykład, z którym miałem do czynienia dłuższy czas, którego bardzo szanuję i cenię, który na pewno nie był w polityce po to, żeby prywatnie zrobić karierę czy zarobić jakieś pieniądze. Ale Leszek Miller jest za bardzo pewnie uwikłany w tysiące, za dużo jest dziwnych osób wokół niego, może tak to ujmę. Natomiast na swojej drodze poznałem człowieka, który na pewno nie chce niczego zarabiać na polityce, który na pewno nie chce robić kariery, a ciągle w to wierzy, że coś można sensownego, kreatywnego zrobić. Zresztą nie tylko w to wierzy, proszę Państwa, ale jego czyny za tym świadczą, bo o tym się nie mówi. O tym nikt nie mówi. Janusz Palikot też niechętnie na to patrzy, że się o tym wspomina. Ale fakty są takie, że on utrzymuje jeden czy dwa teatry za swoje prywatne pieniądze. W Lublinie i nie tylko w Lublinie, tak? Zajmuje się pracą charytatywną. Nigdy nie wziął żadnej diety poselskiej dla siebie. Dlaczego o tym się nie mówi, tak? No dlatego, że ludzie prawdopodobnie by w to nie uwierzyli. A jednak ja takiego człowieka spotkałem na swojej drodze i wiem z całą pewnością, że jest napompowany poczuciem misji, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Mają Panowie relacje partnerskie, czy jednak też Pan mu doradza? Nie, ja myślę, że w pełni relacje partnerskie i to mi się bardzo, bardzo podoba. Czyli już nie wymaga szkolenia, tak jakby chociażby Andrzej Leper? Nie, ja wiem, czy nie wymaga. Ja myślę, że trochę Janusz Palikot wymaga szkolenia, ale nie mówię tego, żeby siebie dowartościować, tylko myślę, że momentami brakuje mu tego cynizmu. Myślę, że Janusz Palikot, a trzeba być trochę cynikiem, żeby osiągnąć założone cele w polityce. Janusz Palikot czasem jest naiwnym dzieckiem, które wierzy po prostu w, no nie wiem, w naturalny postęp na przykład, w naturalną nowoczesność. No nie dlatego, że to bagno nie tylko się nazywa polityka, ale to bagno nazywa się Kościół katolicki. Najbardziej depresyjna religia na świecie, jaką sobie tylko można wyobrazić.
I nie mówię tego z pozycji walczącego ateisty, dlatego że ja sam lubię na przykład bywać w synagodze. Ja sam lubię bywać w kościele amerykańskim, też chrześcijańskim. Dlaczego? Dlatego, że ja tam czuję radość z życia. Tak? W Polsce widzę nobilitację, gloryfikację cierpienia i śmierci. Wszystko jedno, czy to jest ślub, czy pogrzeb, czy cokolwiek. I widzę horror po prostu. Poprzebijane dłonie, stopy jakimiś gwoźdźmi i ekscytację horrorem. Mało tego, ludzie są jeszcze tak głupi, że przyprowadzają dzieci. W domu zabraniają oglądać horror małym dzieciom, a zaprowadzają ich do kościołów katolickich. W głowie mi się to nie mieści. Ludzie konserwatywni protestują przeciwko temu, żeby homoseksualiści, broń Boże, nie wychowywali dzieci. Dwie kobiety czy dwóch mężczyzn. Oddając jednocześnie swoje dzieci 14 zakonnicom. No, jak można to w kategoriach logiki pojąć, to mi się wymyka, jakiejkolwiek logice po prostu. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Zapraszam do komentowania tego odcinka na forum, które znajduje się poniżej. Jeżeli chcecie skontaktować się z redakcją, piszcie na adres strefa@wp.tv. Dziękuję i do zobaczenia.